Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosz Tor i zapraszam Was na kolejny mecz ligowy w lidze FVPA. Po ostatniej naszej sromotnej porażce w Pucharze przyszedł czas na piątą kolejkę w lidze. Tym razem zmierzymy się z jednym z najgroźniejszych przeciwników w naszej lidze, czyli chilloutami. Czwarta kolejka nas ominęła, dlatego że jedna z drużyn zadecydowała o rozpadzie swojego klubu. Dodam jeszcze, że dokonaliśmy wielu zmian w naszym składzie, zatem nie byliśmy pewni, jak zagramy. Za gol i taki inny. Dobra, mówię, że mam na klawisz, nie będę się odzywał. Cicho. Dobra. W warunkach możemy mieć? Chcę. Mają całą obronę. Pressing będzie good. Mają wszystkich. No brawo, świetne wyjście z wody. Zrobił ślisk. To moje fajne noski. Blisko już do bramki. Mosz. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Ależ walczą o piłkę. Barbosa. Microphone activated. O kurde. Moja cieszynka. No uderzył bez przyjęcia, piłki. I od razu bramka, znakomite podanie. Czekem głowy tego nie wykorzysta. Pierwsza bramka zdobyta została. Dawać, gramy normalnie. Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? O, nie zjął. Dół. Dość trzeba się pokazywać, bo pressingują na piłkę. Doskonale. Czy to wykorzysta? Musisz podać, kurde. Kurde. Tam jest bramka z kciuków. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Barbosa. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Zdecydowanie na to. Yes. Brakuje białego jednak. Jezu, kurde, ja. Cała seria udanych podań. Na dole, ej. Na dole nie próbowano, bo jest. No, brawo do bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Skutecznie wybił głową tę piłkę. Nie podał. Nie, co ważne, skutecznie odebrał. Blisko pole karne, może strzelać. Czy to wykorzysta? O nie, będzie. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał!
ładnie. Faulu nie ma. Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się do publiczności. No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. Ryzykownie, ale udanie. O, kurde są. No, wyraźnie na czas, teraz do bramkarza, to się nie podoba. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Ale goście też fajnie grają. Do przodu, chodź, cię. Ale wam uciekł. Niestety z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwnika. Ależ technika. Varga. Philips. Ma do kogo zagrać. Ale nie chciał. Świetny odbiór na połowie rywala. Jest szansa. Zdecydował się dośrodkować. O kurde. Nie. Tak na bota nie wierzę. Zynowiec. Naprawdę piękny strzał głową. Kurde, to czemu tego nie kryłeś? Kryłem przecież, kurna. Od tyłu chyba. I tak pressingują, a pozycję nie pokazuje, gdzie jest dupa. Pierwszą połowę 2 do 0. Tu zajęło. Dobra, nie trzeba się podawać, bo zrobimy. Po prostu. Trzeba więcej jakoś, nie wiem, podawać i elegancko mieć. Ale bardziej z przodu, tak. Może. Mieliśmy swoje sytuacje. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Osej. Doskonale zagrał. Może być groźnie. Kiepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Czy to wykorzysta? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwnika. Rzut rożny.
To był pojedynek ekspresu osobowy. Nie liczcie na to, że bot podaje. A Gomorę wywaliło. Po tym zagraniu bramkarz wstawi grę. Widać, że kibice z gry swojego zespołu są niezadowoleni. Trzymają ręce w kieszeniach, szukając tam pensów, które wydali na to widowisko. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. A teraz Carlos Alberto. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Moss. Varga. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. No, strzał obroniony. Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka. Tate. Nie, chciałem do tego drugiego. Słyszą państwo, kibice nie lubią takich podań. No jest. Kurczę, podawajcie więcej, bo tak naprawdę powiedziałem na pałę. Na dół, do bota. A teraz Carlos. Graj do środka, no nie czekaj. Osej. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Tate! Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. User entered your channel. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Kurde, ja mam tylu, że ja nie mam gdzie podać tym. Ja muszę z pierwszej podać mi trzech okrążeń, nie mam gdzie. Moss. No przejął, ale nie opanował piłki. Ale to mnie wyjebał. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Czy to wykorzysta? Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. Fatal. Mamy rzut wolny. Nie. Koledz stoi w dziurze poza mną. Spróbuj na długi. Dobra główka. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Torres. Barbosa. Nie, zrób się siebie. No bo Hultaj się tu podłączył. Co ty Hultaj robi? On obchodzi dzisiaj urodziny. A teraz Carlos Alberto. Osej. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Mamy rzut rożny. Za szybko gramy chyba, moim zdaniem. Z
Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. No ale nie możemy czekać, bo piłka, piłkę i tak stracimy, bro. Ale nie chodzi o to, żebyś wolniej podawać, tylko żeby mniej do przodu grać. To bardzo do przodu, moim zdaniem, gramy. Nie, to jest kwestia tego, że nie możemy... O, czerwo. Że nie możemy ten... Do tyłu teraz być. Czyli pole, nie kryją. On może grać, czy nie może? Na następny nie może grać już? Może grać. No to jest chore. Przeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki ślizgiem. Osej. Twardo tam obrona stoi. Kolejna drużyna, która ma dobrą obronę. Wspaniale. Dośrodkowanie przejął obrońca. Osej. Dośrodkowanie. Wybija piłka wciąż w polu. Lol. No, wybił pod presją. Osej. Ale trochę zważam, połowę meczu gramy z boku. Osyła w pole karne. Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Dupa. No, sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Nic, jeszcze drugi mecz musimy grać. Tutaj nie ma odrabiania czy coś. Normalnie grać. To jest to, że oni bardzo pracują. Trzeba się pokazywać od razu do tyłu. Nie grajmy, że kurde biegniemy i kurde... Dokładnie, bo wszyscy pobiegną, wszyscy to, pobiegną i nie ma... To, że oni podchodzą, to nic, trudno. Oni się cofają i będzie więcej miejsca z tyłu. Właśnie o to chodzi, że u nas wszyscy pobiegną do przodu, nie ma gdzie grać i my nie mamy jak.